Dzień dobry, Marta Ksiąg, zapraszam na informacje samorządowe. Nadal trwają prace remontowo-budowlane w nowej siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej. Pomieszczenia zmieniają się i pięknieją, aby w przyszłości służyć mieszkańcom naszej gminy. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj zabieram Państwa do budynku dawnego Ośrodka Zdrowia w Siedlcu, gdzie trwają prace dotyczące zmiany sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe dla naszej opieki społecznej. Szanowni Państwo, pracę wykonuje tutaj dla nas firma Zakład Ogólnobudowlany pana Piotra Mickiewicza w kwocie 880 tysięcy złotych, także naprawdę spora kwota, która ma nam pokazać, że to pierwsze piętro tego budynku nabierze nowego charakteru. A jak widać, z całą pewnością tak to będzie. Będą nowe biura, będą nowe łazienki, również dla niepełnosprawnych, cała nowa instalacja, nowe okna, także sporo tutaj prac wykonanych zostanie na tym obiekcie. Inwestycje dotyczą także sal wiejskich w naszej gminie. Odnowy i małej modernizacji doczekały się sale wiejskie w Reklinie, w Zakrzewie i Małej Wsi. Pomimo obostrzeń pandemicznych, fundusz sołecki w naszej gminie jest cały czas realizowany. W gminie Siedlec pomalowano sale wiejskie w Zakrzewie, Reklinie i Małej Wsi. Założono też klimatyzację na salach w Nieboży oraz w Kiełpinach. W Jaromierzu zamontowano zjeżdżalnię rekreacyjną, tak zwaną Tyrolkę. Na salach wiejskich systematycznie przybywa wyposażenia, które wzbogaca atrakcyjność poszczególnych miejscowości. Z pojawieniem się wiosny rośnie również dbałość o tereny zielone. Wiosna to czas wielu inwestycji, których nie brakuje w gminie Siedlec. Szanowni Państwo, mamy miesiąc kwiecień, także to już jest taki kolejny miesiąc tego roku, który mobilizuje nas do tego, żeby wkroczyć w nowe zadania inwestycyjne. I tak powiem Państwu, że obecnie na biurkach mamy takie tematy jak zakończenie już przetargu dotyczącego drogi w Karnie i w końcu, mam nadzieję, pojawienie się wykonawcy na budowie. Troszeczkę zawirowań z Kiełkowem, ale tutaj jeszcze czekamy odnośnie tego tematu, co podejmą sobie mieszkańcy miejscowości Kiełkowo. I już pracujemy nad tematem dotyczącym wybudowania drogi w miejscowości Boruja, chodnika w miejscowości Wielka Wieś, drogi w Tuchorzy, jak również drogi w Grójcu. Myślę, że kwiecień i maj to będą te miesiące, gdzie my już będziemy mieli wyłonionych wykonawców na te zadania inwestycyjne, które właśnie wymieniłam. Zachęcamy do skorzystania z programu Czyste Powietrze. Ubiegać się można o dofinansowanie m.in. na wymianę źródła ciepła. Szanowni Państwo, zapraszamy do składania wniosków w programie priorytetowym Czyste Powietrze. Program obejmuje wymianę i montaż źródła ciepła oraz termomodernizację. Program dzieli beneficjentów na dwie grupy. Beneficjenci uprawnieni do poziomu podstawowego, których roczny dochód nie może przekroczyć kwoty 100 tysięcy złotych, oraz beneficjenci uprawnieni do poziomu rozszerzonego, których miesięczny dochód nie może przekroczyć na jednego członka gospodarstwa domowego kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Zaświadczenie o dochodach otrzymają Państwo w gminie po uprzednim wypełnieniu wniosku. Wnioski dotyczące programu składa się w dwóch etapach. W pierwszym etapie wniosek składa się drogą elektroniczną. Mogą to Państwo zrobić samodzielnie w domu lub w urzędzie gminy przy utworzonym do tego stanowisku. Następnie wnioski należy wydrukować i odesłać na adres Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przystępujemy do drugiego etapu. Etap drugi obejmuje wypełnienie wniosku o płatność wraz z poniesionymi kosztami. Nasi pracownicy udzielą Państwu wsparcia oraz pomocy przy wypełnieniu i sprawdzaniu wniosków. Dziękuję. Na zakończenie informacji pragnę Państwu przypomnieć, że cały czas trwa obowiązkowy spis powszechny ludności i mieszkań. Wszystkie informacje dotyczące spisu znajdą Państwo na stronie internetowej spis.gov.pl. To wszystko w dzisiejszym wydaniu informacji.
Marta Ksiąg, dziękuję za uwagę.